mamy kworum, Rada może podejmować sprawę wątpliwą. Chodzi o otwieram 47. sesję Rady Dziennej Dzień dzisiejszym. Serdecznie witam też na posiedzeniu dzisiejszej sesji mieszkańców naszej dzielnicy. Proszę Państwa, projekt porządkowy Państwo się otrzymali, rozumiem, że zapoznaliście się Państwo na pytanie, czy są jakieś uwagi do tego projektu w porządku obrad. Nie widzę, że prawie będą proponowane, że wpłynęły wnioski komisji merytorycznego wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał. Pierwszy to wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący uszczegółowienia zadania priorytetowego Rady Dzielnicy 8 na rok 2014 pod nazwą badania profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy 8. Kto z Państwa jest za włączeniem pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Trzymajcie się, jednogłośnie. Dziękuję. Panie Andrzeju, kolejny wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący korekty listy zadań powierzonych dzielnicy 8 z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący ponownego zawarcia umowy na jego lokalu socjalnego. Kto z Państwa jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 13:11. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący udzielenia zarządowi dzielnicy okresowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie paragraf 4 punkt 5 litera G statutu dzielnicy 8. Kto z Państwa radni jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 13:11. Tak, proszę. Planowanie przestrzeni budownictwa dotyczące sprzedaży części działki nr 59/4 w 7 jednostki ewidencji na podwórze. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 13:11. Kolejny wniosek Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący ustalenia warunków zabudowy na inwestycji pod nazwą budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bunsza w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 13:11. Planowania przestrzennego budownictwa dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ruczej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 14. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący nazwania przeciwnicy ulicy Komuny Paryskiej imieniem profesora Bronisława Gierenka. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 14:12. Dziękuję.
I ostatni wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący udzielenia zarządu dzielnicy 8 czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie paragrafu 4 litery J statutu dzielnicy 8. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy, proszę Państwa, do dwóch wniosków Komisji Infrastruktury. Pierwszy dotyczy korekty rozkładu jazdy linii autobusowej nr 112. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. I ostatni wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący lokalizacji nowej pary przystanków przy ulicy Petrarzyckiego. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Łukasz? 14 jego głosy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu porządku obrad? Nie widzę, że poddam pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji z przyjętymi wnioskami. Kto z Państwa jest radnych jest za takim porządkiem obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. 14 głosy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o przyjęcie porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego.